Opcja będzie fantastyczna. Robimy zlot tematyczny. Bardzo tematyczny. Myślę, że no wszystkim się spodoba. Czy jest tutaj dużo fanów Need for Speedów? Dzisiaj robimy zlot samochodów z Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. I my robimy dzisiaj zlot wszystkich samochodów. Znaczy tak, no macie wybór. Możecie wybierać wśród samochodów, które były w Need for Speed Most Wanted. Możecie wybierać. Nie ma na przykład Mercedesa SLR-a chyba w Forzie Horizon, tak? Porsche Carrera jest na przykład. Jest jakiś chyba Aston Martin DBS chyba też jest tutaj w Forzie. Nie jestem na 100% pewny. Więc to możecie sobie wybierać. W Most Wanted chyba Skyline'a nie było. Nie pamiętam dokładnie. Może najlepiej to ja sobie przejrzę listę aut z Need for Speed Most Wanted i zobaczymy, co my mamy do wyboru, bo sam nie wiem, co wybrać, wiecie? Aston Martin DB9, Audi A4 FSI Quattro 3.2, Audi TT, Audi A3. Postarajcie się wybierać z tych roczników, co były w Most Wanted, ok? No kurde, jest w czym wybierać, nie ma wszystkich samochodów, ale te ciekawe takie są. Ja sobie zobaczę na aukcji, czy mogę kupić Renault Clio. Zajadę sobie do chatki i zobaczę, czy coś takiego jest. Jestem zaskoczony, że ten samochód jest wystawiony, nie? Tak sobie wygląda. Ciekawostką tego auta jest to, że ma silnik ustawiony centralnie, zamocowany, zamontowany. On nie ma z przodu silnika, ten samochód, nie? On ma silnik zaraz za siedzeniami. Mamy pełny konwój. Jeszcze czekamy na resztę osób, ale chyba już powychodzili, nie? Z garaży, jak powychodzili, to spoko. Jak ktoś się będzie źle zachowywał, na zasadzie, wiecie, specjalnie będzie się spychał czy coś, od razu wylatuje i ze znajomych, i z tego, z konwoju. Nie ma tutaj żadnych skrupułów. Od razu, poszedł, nie ma błata. Dzisiaj mam 14 urodziny, zajebiście. Jak ja miałem 14 lat, to było dawno temu. Tutaj mamy Insygnia, a ja mam Monaro w ogóle? Mam VXR i to jeszcze dokładnie ta wersja, co była w Most Wantedzie, czujesz to? I w ogóle mam ich aż 3 sztuki. A tutaj stoicie, nie, to my pojedziemy kawałek dalej. To chodźcie, pojedziemy sobie konwojem, dobra? Tak powoli. Szkoda, że inni gracze nas tu nie zobaczą. Mam nadzieję, że w Forza Horizon 5 będzie można, wiesz, będzie jechał taki wielki zlot i ktoś inny będzie mógł to zobaczyć, nie? Bo niestety tylko chyba 12 pojazdów może być widocznych jednocześnie. Ale ponieważ nowa Forza będzie już na nową konsolę, która będzie miała znacznie większą moc obliczeniową, to myślę, że uda się powiększyć ilość samochodów w konwoju. Ale byłoby super coś takiego zrobić. Słuchajcie, no i skoro jest to zlot Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, to wypadałoby znaleźć takie adekwatne miejsce do Most Wanted'a. To chodźmy sobie tutaj pojechać na tą starą przystań kolejową, lokomotywownię, nie wiem jak to nazwać. I lecimy. Ole, brzmi, ty! Zajebiście! Ja piernicze! Ole, urywa dupę! Jo! Jedziemy, jest Subaru. Zapomniałem o tym Subaru. Subaru też w sumie fajne jest. I akurat jest dokładnie ten sam model, co był w Most Wanted. Proszę bardzo, Michalsiu wziął sobie korwetkę. Jakie pierdy robi. Jest Ford GT, elegancko. Na pewno tam Carrera jakaś jest też, nie? I dojeżdżamy powoli na miejsce. No, jestem ciekawy tych waszych samochodów. Teraz będę wiedział, kogo z konwoju wywalić. Chyba. Powoli, powoli, żeby się nie rozwalić. Na spokojnie. No i gdzieś tutaj musimy się ustawić ładnie. Tak, możemy do środka wjechać. Myślę, że tam będzie... Chociaż tutaj mamy parking taki typowy, nie? Ale chodźmy do środka. Musimy sobie jakoś tutaj miejsce ogarnąć. Tutaj jest sporo miejsca, nie? Ej, będzie adekwatnie, tutaj dobrze to wygląda.
Tak bardzo tematycznie jest moim zdaniem. Wiadomo, że nie ma tutaj doków w Forza Horizon 4. Chyba, że na tej drugiej mapce tam są takie, no nie doki. Na Fortune Island jest taki, taka przystań właściwie, nie? Skręcone koła, nie? Na skręconym laćku. Muszę sobie, ej, fajny ten samochód jest. Znaczy Carrera oczywiście była jeszcze większym kozakiem, nie? Ale ten mi się też podoba, jak brzmi w ogóle, ma jakąś V8-kę pod machą i to wielką. No i zobaczmy, Simon ma Subaru WRX STI, czy STI, jak kto woli. Białe, tak to sobie wygląda. Wloty powietrza. Pięknie jest, nie? Idealnie to pasuje do Most Wanted'a. Tylko musielibyśmy jeszcze, musiałbym tutaj grafikę gorszą ustawić w Forza Horizon, żeby to, wiesz, wyglądało tak bardziej adekwatnie, nie? Oh my god. Dobra, tutaj mamy Gallardo. Tylko, że to jest to takie nowsze, nie? W Most Wanted było takie starsze, miało inne lampy z tyłu, w ogóle inny tył. I inne takie dłuższe lampy miało to Gallardo z Most Wanted'a, te przednie, takie wydłużone na maskę, powiedzmy. Dzięki Grzesiek za 25 gwiazdek, pozdrowionka. Dobra, tutaj mamy Clio V6 z Most Wanted'a. Takie typowe już, nie? Bardzo fajne autko. Call me Kamil. Gallardo miał Axen. Michalsiu ma Corvette. Patrz! Idealnie, nawet z malowaniem z Most Wanted, z tej czarnej listy. Ja już nie pamiętam, jaka ta postać miała. Ten taki murzynek, taki murzyn miał tego. On się chyba Rog nazywał, ale nie jestem pewny, czy to on był on, czy on miał korwetkę. Tak mi się kojarzy. To malowanie bardziej mi się kojarzy niż ten model, to ciekawe. Tu jest Monaro, a tutaj mamy Tysiorek. Jak Pisiorek. Sorry, nie żartowałem. Tutaj jest tylko jedna dziwna rzecz. Nie wiem, czemu tak koła wystawił w tej Porsche Carrerze. No ale Porsche Carrera jest. Tam Most Wanted nie można było sobie naklejać tak naklejek, nie? Tam były tylko takie strefy, na przykład na masce, z boku na drzwiach można było dać naklejkę i ogólnie na boku samochodu nie można było sobie, wiesz, nakleić tak jak chcesz, nie? Więc takie malowanie, takich malowań jak tutaj jest, no nie można było zrobić w tamtej grze, prawda? Trochę szkoda. Tutaj nie wiem, ktoś ma Forda GT, doktor Kiełbasa, jest w trybie zdjęciowym, robi foty, okej, to do niego dojdziemy zaraz. Tu jest Nikodem w RX7 poszerzonej. W Most Wanted chyba mieliśmy bodykity, nie? Ale na pewno nie było takiego aż szerokiego? Nie no, były też tam szerokie bodykity, nie można powiedzieć. Ford GT, jakie wielkie felgi! Chłopak, coś ty tu zrobił! To jest bez... To jest on, o. Coś ty zrobił z tym Fordem. Ja nie mogę. Jest Dawider z malowaniem z Szybkich i Wściekłych bodajże. Też mam chyba to malowanko. Muszę sobie ten spoiler dać właśnie standardowy, bo ja sobie dałem jakiś inny i ten mój spoiler jest taki głupi trochę. Będę musiał wymienić. Tutaj jest Trigger Sky. Czyli Karolina, to jest jedyna chyba dziewczyna na zlocie teraz. I ma sobie Porsche, która, no tego modelu niestety nie było w Most Wanted'zie. Ale chyba nie ma w ogóle żadnej Porsche, która była w Most Wanted'zie poza Carrerą, nie? 911 chyba żadnej nie było, która jest w Fordzie Horizon 4. Czy nie? Czy była jakaś? No i tak to sobie wygląda. Doktor Kiełbasa ma... nie mogę z tego niku w ogóle. Ma Forda GT. Nie wiem czemu, zawsze ciśnie mi się na usta Mustang GT. Skład Cheap Gang poprawił furę, bo wcześniej chyba tutaj stało Renault, a teraz już jest Porsche Carrera GT. Dobrze mówię? GT? GT. Chyba tak. Ta Porsche'a to jest Turbo... 911 Turbo S. Ha, spoko. No i dobra, i mamy sobie taki składzik. Wypadałoby zrobić jakieś foto. Fajnie jakby można było tak zrobić zlot w Fordzie na przykład Horizon 5 po 100 samochodów. No dobra, 100 to może tak nierealnie, ale
Chociaż teraz już są te gry Battle Royale, jak na przykład Call of Duty Warzone, zajebista gra tak swoją drogą, gram w nią teraz jak oszalały. Jest tam 150 osób na sesji. Ciekawe co by było, jakby wszystkie osoby przyszły w jedno miejsce. Jeszcze standardowo zrobimy sobie takie podczas jazdy, bo one wyglądają najlepiej. Tak, tam z tyłu. Dawaj do przodu jeszcze trochę i cyk, dobra. Ale ładnie, ładnie, ładnie się tutaj zebraliście, ładne furki wybraliście. No wiadomo, że nie uda się idealnie zrobić, tak? Ale zawsze jakoś tak. Nie no, ta korwetka wymiata tutaj. Malowanie ma perfekcyjne, nie? Kliówka ma trochę zbyt zaawansowane. Właśnie, może powinniśmy sobie... A słuchajcie, dalibyście radę zrobić malowanie z Most Wanted do swoich furek? Albo dać takie proste malowanie, jak w Most Wanted były. Takie na przykład pojedyncze płomienie albo coś takiego, nie? W Most Wanted nie było takich naklejek jak na przykład tutaj, że jest taki miszmasz totalny. Albo tutaj, nie? Były takie tematyczne jak tu i one były bardzo proste, prawda? Spróbujcie nałożyć na swoje malowania, na swoje samochody malowania z Most Wanted, dobra? Na przykład mogą być to same takie kolory pojedyncze i zrobimy jeszcze jedną fotę, bo to jest taki, wiecie, zlot tematyczny. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tam driftowali tymi autami, bo w Most Wanted nie było driftów, nie? Tylko tu chodzi, żeby zachować ten klimat Most Wanted. Ty policyjny, no przecież! Przecież Pontiaki chyba były policyjne, nie? Ej, bez kitu! Teraz mi się przypomniało. Ja będę miał policyjne Monaro. Co by tu wybrać? To z daleka wygląda dobrze. Ej no, GTS, dobrze wygląda. Przydałoby się jeszcze rejestracja jakaś mimo wszystko, nie? No i ja mam policyjne Monaro, ty! Mam płomienie jakieś takie, no właśnie takie jakieś płomienie, zobaczcie, jak sobie wejdziecie tam w edytora. Cokolwiek sobie tam dodać, jakieś takiego, coś takiego, co będzie Most Wanted przypominać. Jakieś takie, wiecie, badziewne płomienie, jakieś takie. A jak nie macie pomysłu, to po prostu możecie zostawić sobie taki pojedynczy kolor i też będzie spoko, nie? Blachy Most Wanted, no właśnie. Ja już tutaj jak pobrałem sobie to malowanie na ten samochód, to niestety nie mogę blach dodać swoich, nie? Też powinny być tutaj blachy Most Wanted. Dam wam jeszcze chwilę, żebyście sobie tam samochody dostosowali i naprawdę wybierzcie sobie coś takiego, bo myślę, że dużo lepiej będzie to wyglądać. No bo Most Wanted, Need for Speed Most Wanted 2005, to była gra głównie o wyścigach, tak? O pościgach. Wyścigi oczywiście też tam były, ale wszystko toczyło się, obracało się wokół tych starć z policją, nie? Cała ta fabuła i wszystko, co było tam związane z tą grą, to były starcia z policją. Możemy też zrobić na przykład blokadę drogową z radiowozów. Tutaj bardzo fajne malowanie Dario ma na kliówce. Akurat wiecie, takie jakieś proste, trzykolorowe, byle jakie. No takie były malowania w Most Wantedzie, nie? Chodzi o to, żeby jak najlepiej to, wiesz, odzwierciedlić. Tutaj są dwukolorowe karery. Też takie pasy bardzo podobne były w Most Wantedzie. Jak na tej karerce są tutaj, różowej, czy tam piaskowej, nie wiem jaki to kolor jest. Kurde. Co tu jeszcze ma takie ciekawe malowanko? Tutaj coś jest na tym, na Lancerze. Na Fordzie. Pan Kiełbasa dał na Forda GT takie pumyczki na dole. Nie wiem co to jest, jakieś takie. O co chodzi, nie? Jeszcze w takiej słabej jakości, rozpikselowane. Dobra, słuchajcie, spróbujcie się ustawić wokół mnie. Ja się zatrzymam i spróbujcie się ustawić wokół mnie. Ja jestem jedynym policjantem. Coś takiego zróbmy. Jeszcze tam Lancer dochodzi. Rajdowiec, dawaj do szeregu, Michalciu. Dawaj do szeregu. Ustaw się tam koło Lancera i będzie idealnie.
Idealne te malowania daliście, ja pierniczę. I zobaczcie, teraz to zupełnie inaczej wygląda, nie? Tak, takie tribale, wiecie, były w Most Wantedzie, takie... byle jak, jakieś płomienie, takie... Nie tego typu tematy. Uciekinierzy będą z przodu, a policjanci z tyłu, tak jakby gonić. Wiecie, o co chodzi, nie? Chodźcie sobie na drogę asfaltową i tam się poustawiamy. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting units to head up. Any more details on that call? Suspect is in a silver BMW. Yeah, I'll head up that way. I'm in the area. Right behind that speeding vehicle. And, this guy's not slowing down. Yeah, it's confirmed. He's not stopping. Code 3. Zobaczmy. Tam z tyłu cross jedzie, nie? Nie wiem, czy to uda się tak ładnie objąć. Ja dorobię później w postprodukcji jakieś ten, jakieś światełka. No i to tak wygląda, jakby ci byli ścigantami, cyk. A my tutaj pościg uprawiamy. Ja tu jakiegoś dyma zrobiłem. No i tyle. To co, idziemy na jakiś wyścig chyba, co? Zrobimy sobie jakiś wyścig. Fajnie. Tu znowu się super ustawili, zobaczcie na to. Genialnie to wygląda, nie? A, policyjne samochody muszą być szybkie, żeby dogonić złoczyńców. Pamiętacie te samochody w Need for Speed Most Wanted? No ich się nie dało zgubić, nie? Zresztą tak samo jest w nowym Need for Speedzie. W Need for Speed Heat też mamy super szybkie policyjne samochody, które jak myśliwce potrafią je nas gonić tak szybko. Jaka klasa może być? Wiecie co, tu nie ma znaczenia jaka klasa, no. Ja mam klasę S1, bo myślę, że to jest tak. Nie jestem ani najszybszy, ani najwolniejszy. Forza Horizon 4 nie ma takiego tła fabularnego jak mają NFS-y, nie? To jest chyba taka duża zaleta NFS-ów już od w sumie samego początku, od tych undergroundów, od Need for Speed'a Underground 1, po Undergrounda 2, potem Most Wanted. Były takie NFS-y, które nie miały jakiegoś tam grubszego zarysu fabularnego, jak na przykład Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku. Tak? Dobrze mówię? Need for Speed Most Wanted 2012 też chyba nie miał jakiego jako takiego zarysu fabularnego. No a na przykład Most Wanted z 2005 roku, Underground 2, tak? Była tam jakaś fabuła w tle, coś się tam działo. Było ciekawie, nie? Chociaż tam Underground miał taką fabułę. No taką sobie, no. Coś tam było, coś tam się działo, ale takie przerywniki były. W Undergroundzie 2 była ta fabuła, może taka bardziej powiedzmy gęsta, nie? Niż w jedynce. No i był jeszcze ten Undercover, gdzie też ta fabuła była taka grubsza, Payback. I ten najnowszy Need for Speed też się tam bardzo skupili na tej fabule, która moim zdaniem wyszła bardzo fajnie. Nie była już taka kartonowa, taka pusta jak w Paybacku było tak trochę sztywno. Natomiast Forza to zawsze było takie, to zawsze były takie wyścigi lightowe. Zawsze wszyscy się fajnie cieszą, wszyscy są ładni, piękni i bogaci, nie? I jest cudownie. Ogólnie mamy dostęp do bardzo, bardzo wielu różnych furek, ogromnej biblioteki. Możemy je zdobywać, możemy się ścigać. Mamy lekko symulacyjny tryb jazdy, taki można powiedzieć bardziej driftowy. I tyle, i tak się tutaj bawimy w tej Fordzie, nie? Ale jako takiej fabuły to tutaj nie ma. Mamy takie story tak zwane, gdzie tam zamieniamy się w jakiegoś taksówkarza, w jakiegoś dostawcę. No i naszym zadaniem jest gdzieś tam dojechać samochodem, coś zrobić, albo na przykład nie uszkodzić samochodu, nie? I tutaj przypomina mi się seria Test Drive Unlimited i Unlimited 2,
gdzie no też mieliśmy podobne zadania i też mieliśmy taką chillową, taką chillerkę, nie, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Jechałeś sobie gdzieś furą, miałeś otwarty teren, mogłeś sobie kupić posiadłość, do tej posiadłości samochody i tyle, nie? Miałeś tam jakieś wyścigi, ale właściwie, tak jak sami twórcy mówili, jest to gra o jeździe samochodem. Forza Horizon 4 już jest taka, i 3 w sumie też, Forza Horizon 3 i 4 i w sumie 2. To były takie gry, wiecie, bardziej rozrywkowe może, nie? Stawiające trochę na tą, na ten fajny styl jazdy, na tą taką ciekawą fizykę. Żeby było interesująco, no nie? I żeby coś znaleźli też fani takiego, wiecie, driftowania, wariowania, ale też żeby coś dla siebie znaleźli tacy, takie osoby, które chcą raczej trochę gry akcji, trochę takiej jazdy wyczynowej może, nie? Dlatego czasami możemy pościgać się z poduszkowcem, czy z crossami, czy mamy na przykład taką misję, gdzie ścigamy się z pojazdem Hilo, tym takim, co lata w powietrzu, wiecie o co chodzi, nie? Mamy na przykład taką mapkę skierowaną dla młodszych odbiorców, czyli mapę Lego. Tak samo jak w Forza Horizon 3 mieliśmy Hot Wheels, tak tutaj mamy Lego. No i mamy jeszcze Fortune Island dla takiej rozbudowy tej gry, nie? No ale znowu, nie ma tej takiej głównej fabuły, gdzie to się, wiecie, wszystko trzyma kupy, tylko jakby naszym zadaniem, zadaniem jakby graczy jest to, aby nasza wyobraźnia stworzyła sobie taką, wiecie, fabułę, nie? To, co my tutaj robimy i możemy rozgrywać tę grę na różne sposoby, wiadomo, że są tam jakieś limity, ale możemy na przykład, tak jak dzisiaj, zrobić sobie zlot samochodowy stylizowany na Most Wanted. Wiadomo, że to nie jest taka sama fabuła czy coś, nie, że walczymy i tam mamy jakąś blacklistę, nie? No bo sama blacklista to by była praktycznie, to był praktycznie cały konwój, prawda? Trzeba by było zrobić jakieś takie mistrzostwa, jakąś taką, wiesz, tabelę zrobić i się by gracz z graczem ścigał gdzieś tam na wyścigach i byłaby jakaś taka nasza wewnętrzna blacklista w naszym klubie czy coś takiego, nie? To by było bardzo spoko. No ale tak to nie ma tutaj fabuły. I czy to tak naprawdę źle? No my musimy sobie wymyślić fabułę tutaj do tej gry. No i myślę, że z Lot Most Wanted zrobiliśmy taki tematyczny, myślę, że nawet ciekawy, ze względu na to, że porobiliśmy takie ciekawe fotki, zrobiliśmy sobie jeden wyścig, spotkaliśmy się gdzieś tam. Porsche, co jechałem ostatni, to mieli kołami. O, tu musisz mniej mocy mu wsadzić. Ja też do tego Monaro nie wsadzałem jakichś tam turbosprężarek, jakichś tam innych silników czy coś, tylko dałem mu standard i tak, wiesz, delikatnie, niecałe 700 koni, nie? Jak w najlepszej ciężarówce w ETS-ie, ale dobra. No i to tak, zlot Most Wanted.